Kolejki na sandaczyko. Zobaczymy, może coś się złowi. Rybka. Otrzymaj. Może będzie. Dobra. Co? Siuk. Okej. Ostrze. Kolejny kajtek. Majtek. Wracę do. Czekaj, pokażę, żeby nie było, że do siaty. Poszedł. Dobra, starczy. Poczekaj, nie panikuj. Ale się nastroszył. No. Elegancko. Dobra, już weź się zastopuj. Następne branie miałem, oczywiście karta mi się skończyła, przekładałem drugą kartę, także nie nagrałem nic. Taka rabka. Nie wiem, czy mnie będzie widać, kurde, kamery nie mogę odpalić, bo mi bateria siadła, ładuje, tu karta mi się skończyła i tak cały czas coś. Zobaczę, tak. Oczywiście wracę do wody. Kurde, to ciężko, kurde, bo mówię, tej kamery nie mam. Nie wiem, czy tu mi się uda nagrać. Znowu mam branie. Dobra, szybko, raz, ciach. Poszła. Fajnie dzisiaj biorą, kurde, nieduże ryby. Ale może coś większego w końcu się trafi. Ważne, że w ogóle ryba żeruje. I drapieżnik ładnie bierze.
Serta ładna. Pięknie. Mam nadzieję, że... Ach, poczekaj, bo mnie pokaleczysz. O, już. Nie zdążyłem. Nocki już są zimne. Także trzeba od czasu do czasu piecyk sobie włączyć i się dogrzać. Łukasz jeszcze śpi. Cała nocka za nami. Nic się ogólnie nie działo. Nawet jednego brania nie było. W nocy wędki były postawione na grube żywce. Oczywiście na sumę. Kamienie powiązane do zestawów, do zrywek, także zaraz będziemy wywozić. Zbliża się kolejna noc, trzeba powywozić zestawy. Później Łukasz ma po kolegów popłynąć, także będziemy być czterech. Także będzie 8 wędek. Już wszystko sobie umyśliliśmy, gdzie co i jak postawimy. Większość będzie ze spławikami podwodnymi, jedna wędka będzie z podwiązką, ze spławikiem. No i zobaczymy, jak to będzie.
chłopaki zakładają żywce, będą wywozić zestawy. Jesteśmy we czterech, 8 wędek. No i mamy nadzieję, że dzisiaj w końcu weźmie jakieś sumisko. No niestety sumy nie chciały współpracować z nami. Zbieramy się do domu, zwijamy zestawy. Wy też pamiętajcie o swoich zrywkach, sznurkach, żeby to pozwijać, pozabierać ze sobą.